przechodzimy do drugiej, poważniejszej dziś części naszego spotkania, ale też troszeczkę przewrotnej, zatytułowanej Staszic inaczej. Wybraliśmy Stanisława Staszica jako temat naszego kolejnego wykładu audytoryjnego. Stanisław Staszic, mieszkaniec naszego miasta, Stanisław Staszic, muzeum, Stanisław Staszic i mnóstwo szkół jego imieniem nazwanych. Szkoła podstawowa nr 1, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Pod imieniem Stanisława Staszica w Pile, obecni na spotkaniu grupa studentów z kierunku politologia. Profesor nadzwyczajny dr Zbigniew Popławski, dyrektor Instytutu Humanistycznego. Profesor nadzwyczajny dr habilitowany Artur Życki, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Humanistycznego. Dr Mirosław Grzelak, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Humanistycznego. Portret Stanisława Staszica, który przywędrował do nas dzisiaj dzięki Zespołowi Szkół Gastronomicznych, którzy są tutaj na sali z nami, z panią Bożeną Pachana jako opiekunką 17, że tak powiem, osobowej delegacji, która tenże portret nam tu dostarczyła ze schroniska imieniem Stanisława Staszica. Zapraszam pana Józefa Olejniczaka. Temat wystąpienia Staszic. Ster dla swojego pokolenia i pochodnia dla następnych. W tytule swojego wystąpienia użyłem słów Karola Bogdanowicza. To był geolog, twórca, później wieloletni dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego. W 1926 roku obchodzono wtedy w kraju bardzo uroczyście, w całym kraju, stuletnią rocznicę śmierci Staszica. Ów Bogdanowicz w takim okolicznościowym artykule napisał m.in. takie zdanie. Szczęśliwy ten naród, który w przełomowych epokach swego życia ma wśród siebie umysły silne i jasne, które są nie tylko sterem dla swojego pokolenia, lecz i pochodnią dla następnych. Biorąc owo zdanie za punkt wyjścia, postaram się w niedługim wykładzie pokazać na kilku przykładach, w jakich sferach działalności Staszic był sterem dla swojego pokolenia i pochodnią dla następnych. Na początek weźmy pod rozwagę rolę i znaczenie Staszica jako pisarza politycznego. Mówię oczywiście o dwóch jego książkach. O uwagach na życie Jana Zamoyskiego, które ukazały się w marcu 1787 roku i o przestrogach dla Polski, które ukazały się w kwietniu 1790 roku. A więc pisze Staszic o edukacji, potem pisze o władzy prawodawczej, o władzy wykonawczej, o władzy sądowniczej, pisze o niezgodzie wewnętrznej, pisze o polityce sąsiednich mocarstw i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, że te książki były... cieszył się wielkim zainteresowaniem czytelników. Były czytane i były szeroko komentowane. Zainteresowanie było tak duże, że szybko ukazywały się kolejne wydania oraz nakłady pirackie. W obu tych książkach Staszic rozważał podstawowy wtedy dla Polski problem, który zamyka się w pytaniu, czyliż nie ma dla reszty Polski ratunku. Dla reszty Polski, bo to było pisane 15 lat po pierwszym rozbiorze Polski. I rozprawiając o sposobach ratowania Polski, Staszic pisze m.in. o edukacji, jako pierwszy rozdział, cytując słynne zdanie z dyplomu fundacyjnego Akademii Zamojskiej, takie Rzeczypospolite będą, jakie jej młodzieży chowanie, bo to prawda. A więc pisze Staszic o edukacji, potem pisze o władzy prawodawczej, o władzy wykonawczej, o władzy sądowniczej, pisze o niezgodzie wewnętrznej, pisze o polityce sąsiednich mocarstw i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, że te książki były, cieszyły się wielkim zainteresowaniem czytelników. Były czytane i były szeroko komentowane. Zainteresowanie było tak duże, że szybko ukazywały się kolejne wydania oraz nakłady pirackie. Jeżeli typowy dla oświecenia nakład książki to był 400-500 egzemplarzy, tak wydawano wtedy w Polsce książki, to uwagi i przestaki ukazywały się w nakładach ponad kilkutysięcznych egzemplarzy. Byli też tacy zafascynowani ludzie owymi dziełami, że jak nie starczyło dla nich egzemplarzy drukowanych, to oni przepisywali ręcznie całe książki liczące około 350 stron. Takie przepisane egzemplarze zachowały się w Wielkich Staszica, kiedy ujawniono tego typu przykłady jego działalności. Dlaczego on postępował w taki sposób? Otóż pracując nad dziejami człowieka, nad rodem ludzkim, zadał sobie kiedyś pytanie, po co właściwie Bóg stworzył człowieka? Po co człowiek, taka istota, chodzi po ziemię? I odpowiedział sobie tymi słowami, które Państwo widzicie na slajdzie. Tylko ten postępuje najlepiej do celu swojego Stwórcy, kto przez ciąg swojego życia poprawi los, powiększy szczęśliwość drugich ludzi. Staszic nie tylko to napisał, on przez całe życie konsekwentnie w taki sposób właśnie żył. Dlatego jeden z historyków napisał, iż Staszic to krzepiący przykład harmonii. Krzepiący przykład harmonii między słowem głoszonym a czynami. Jak wiemy, to nie jest łatwa sztuka, niektórym się udaje. Dziękuję za uwagę.
Bardzo podobał nam się i zauważyłam, że wszystkich zafascynował wykład dyrektora muzeum Józefa Olejniczaka. Bardzo ładnie mówił o Staszicu, o jego dorobku naukowym, o jego miłości do ojczyzny, do młodzieży. Poza tym świetne były wybrane teksty, fragmenty przez pana dyrektora muzeum. Mi się strasznie podobało. Tak trafnie dobrane dokumenty. Ja też panu podziękowałam. To naprawdę sztuka. Takim erudytom i tak jak przedstawiał pan życie Staszica, to ja dawno nie słuchałam tak pięknego wykładu i tyle cię z nawiązywaniem ze wszystkich. Poza tym jestem pod wrażeniem, ile tu jest ludzi z tego trzeciego wieku, ile nauczycieli, tu moi znajomi właśnie ich spotykam, którzy prężnie działają i ta lista, którą ja tutaj słyszałam, że tutaj wyjazd do Mielna, jakaś jedna impreza, druga impreza, kiedy one mają czas na to? Dzieje się. Chyba nie mają pieniędzy na to wszystko. Natomiast my jesteśmy zadowoleni z zaproszenia, uczniowie również są pod wrażeniem. Zaskoczyła nas młodzież zespołu szkół imieniem Stanisława Staszica. Tak pięknie przygotowali swój spektakl, że nie tylko porwali całą salę, ale również prelegenta, który patrzył z zainteresowaniem i był pod niemałym wrażeniem tego spektaklu. Stanisław Staszic był uczonym, filozofem, działaczem gospodarczym, pisarzem politycznym. Był jednym z czołowych reformatorów i uczonych polskiego oświecenia. Zwolennikiem gruntowych reform systemowych Rzeczypospolitej. Lepiej będzie, jak zrobię sobie ściągę. I tak nic z tego nie zapamiętam. Zresztą po co mi wiedzieć o jakimś tam Staszicu, który nie wiadomo kim był, kiedy żył i w ogóle nikt już o nim nie pamięta. Zobaczmy, co ten Staszic nawet myślał. Przepraszam, młoda damo. Czy mógłbym spocząć? A co? Czy to jest tylko jedna ławka? No ale dobrze, siadaj pan. Czy wiesz może, która jest godzina? No, myślałam, że zegarki to wynaleźli dawno temu. 15:27. Nie ma za co. Dziękuję. W tymże wypadku będę zmuszony poczekać na mój pociąg do Zamościa jeszcze godzinkę. Dawno nie byłem w tamtym mieście, a jest takie piękne. Kiedy byłem młody, mieszkałem tam z pewną zacną rodziną. Ale jakże to było dawno. Nieważne. Zdaje się, iż przeszkodziłem ci w lekturze. Mogę spytać, o czym czytasz? A wyobrazi pan sobie, że żył kiedyś taki gościu o nazwisku Staszic. Do tego Staszek. Śmiesznie, prawda? No ale nieważne. Każą mi się tego uczyć, a ja wcale nie chcę. Profesor Czarny to mnie chyba ukatrubi, jeżeli nie będzie w pełni ukontentowany moją odpowiedzią. Tak się złożyło, iż całkiem sporo wiem na temat owego człowieka. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak bardzo przyczynił się on do naszej aktualnej sytuacji w państwie. Musisz jednak wiedzieć, iż Stanisław pochodził z rodziny bardzo religijnej. Rodzice posłali go do seminarium, po czym został młodym księdzem. Na dowód ukończonego wcześniej kursu teologicznego otrzymał tak zwaną tonsurę, czyli wygolony krążek na głowie. Był on charakterystyczny dla wszystkich duchownych. Jeju, to pewnie niewiele lasek wyrwał na tę dziurę na środku głowy. Tak, wprawdzie masz rację. Żony niejakiejkolwiek damy nie miał. Ważniejsze jednak dla młodego Staszica okazała się nauka. Wyjechał on bowiem za granicę, aby tam na niemieckich uczelniach, potem w Paryżu, poszerzać swoją wiedzę. Zamojscy byli wręcz zadowoleni z metod, jakie stosował Staszic. Wraz z nimi odbył on wiele podróży, podczas których napisał dziennik podróży. Rozmawiał także bardzo chętnie z Zamojskim na temat polityki. Polityka? Nigdy nic nikomu nie pasuje, a zmian jak nie było, tak nie ma. Oj, zdaje się, że panu przerwałam. Nic nie szkodzi, młoda damo. Kontynuując, Staszic podczas swoich rozmów z Zamojskim napisał dwa bardzo ważne dzieła. Uwagi na życie Jana Zamojskiego
a także przestrogi dla Polski, które zawierały wiele cennych wskazówek mogących doprowadzić do poprawy ówczesnej sytuacji w państwie. A, pamiętam. Mówiliśmy o czymś takim na języku polskim. Było o głupiej szlachcie, o mieszczaństwie, o liberum veto. A szło to jakoś tak... Złe rządy są tylko w tych krajach, w których bronią go darmozjady. Tylko w złych rządach, tylko w tych krajach, gdzie próżniacy trzymają obronę. Tylko tam Żydzi obfitują, gnieżdżą się i mnożą. Polacy, bracia moi, zjechaliśmy się w imię pańskie na ratunek naszej chylącej się ku upadkowi ojczyźnie. Matka Polska domaga się niebagatelnych zmian. Szlachta winna zrezygnować z części swoich przywilejów na rzecz mieszczaństwa i zmienić radykalnie swój stosunek do chłopstwa pańszczyźnianego. Pierwszym obowiązkiem człowieka jest pracować. Tylko przez pracę staje się on obywatelem użytecznym. Samych panów zguba Polaków! Weto! Weto! Ten Staszic to wcale nie był taki wapniak. Całkiem mądrze gadał. A wiesz może cóż takiego Towarzystwo Przyjaciół Nauk? Musimy chronić naszych rodaków przed wpływem sfrancuziałych wyższych warstw. Wyszydził już to małpowanie francuszczyzny w żonie modnej nasz poeta Ignacy Krasicki. To jeszcze nie jest tak wielki problem, bo tyczy się tylko możnych. Jestem zdania, że pierwszym i głównym zadaniem naszego Towarzystwa Przyjaciół Nauk jest poszerzanie wiedzy i umiejętności w języku polskim. Przede wszystkim musimy bacznie zważać na germanizacyjną politykę pruskiego rządu, który na gwałt chce z nas zrobić Prusaków. O jednej sprawie chciałbym jeszcze wspomnieć. Ciasno nam tutaj i dla gościnnych gospodarzy niewygodnie. Gdy mamy tak słabe możliwości. Liczba członków naszego towarzystwa rośnie. Musimy mieć odpowiednie pomieszczenie do prowadzenia zebrań i prac. Dlatego chciałbym oznajmić szacownemu gronu kolegów, że zamierzam ufundować gmach dla Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Drogi księże, znamy pańską hojność na filantropijne cele. Pana ofiarność dla drugich. Dzisiaj okazałeś się wielką wspaniałomyślnością. Panowie, dość tych gorących dysput. Panie zapraszają do tańca. Jestem niezwykle kontent. Wierzę, iż będziesz teraz zgłębiała wiedzę historyczną, ale i nie tylko. Bo jak widzisz, talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu. Dopiero pilna praca go obrobi i wartość wielką mu nada. Dziękujemy wam pięknie i chociaż w ten skromny sposób chcielibyśmy podziękować zespołowi szkół imieniem Stanisława Staszica oraz opiekunce, która przyszła tu dzisiaj za wspaniałą, naprawdę wspaniałą lekcję historii. Dziękujemy wam pięknie za to, jak nam to przedstawiliście.
ze sceny. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Na pewno powtórzę. Bardzo, bardzo, bardzo proszę podziękować panu dyrektorowi. Będę ich chwaliła. Zresztą trzymaliśmy tu w ryzach panią dyrektor Wydziału Oświaty, bo bardzo chciała wyjść na scenę podziękować, ale mówimy, że to innym razem. Naprawdę przepiękny, pełen faktów, bardzo cudownych spraw. Bardzo się cieszymy, że się państwu podobało. Bardzo. Nawet pan Oleniczak, który ma wiedzę właśnie, absolutną. Ja tu siedziałam jak ta szpilka. Absolutną. Był uśmiechnięty, zachwycony, powiedział, że było to, co powinno być. Cudownie. Wiedzę mamy teraz fantastyczną. Młodych, którzy grali główne role. Byłam zachwycona tą młodą dziewczyną. Ona tak mówiła normalnie jak prawdziwa aktorka. Tak, ja tak naprawdę rozmawiała. I te gesty, no normalnie tak, jakby to była. Wszystko powtórzę. Dziękuję bardzo. I chcę, dziękujemy bardzo. Aż się łezka zakręciła, tak, jak momencie usłyszałam poloneza. To tak mnie ścisnęło. Taka niespodzianka. No coś ale taki akcent fajny. Akcent ten przyjemny, wyprostowani. Ta postawa, no fantastyczna. Można bardzo miło wystąpić przed takim bardzo światłym gronem. I dziękujemy bardzo za miłe przyjęcie. My dziękujemy. Prosimy. Jestem pod wrażeniem. Jestem naprawdę oczarowana i tym, ile macie energii. Całą organizacją w ogóle. Inicjatywa jest cudowna. Szapoba. Uważam, że ten wykład audytoryjny był naprawdę wspaniały. Po pierwsze, dopisali nam goście. Było bardzo dużo naszych słuchaczy, którzy z wielkim zainteresowaniem śledzili cały przebieg tego wykładu, którzy się mnóstwo dowiedzieli na temat Stanisława Staszica. Ale chyba najbardziej cieszył nas fakt, że po całym tym wykładzie, po całym tym naszym spektaklu, nazwijmy go tak, podchodziło bardzo wiele osób i gratulowało, że było wspaniale, że świetnie się bawili, że to było to, po prostu to.